Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej zapadła decyzja o zmianach w strefie płatnego parkowania. Po pierwsze, będą nieco inne godziny, zamiast od 10 do 18, od 9 do 17, od poniedziałku do piątku, soboty. Natomiast pilotażowo na 5 miesięcy zupełnie bezpłatne. Przybędzie też trochę bezpłatnych miejsc, gdzie właśnie nie będzie zupełnie strefa obowiązywała. Co to tak naprawdę zmieni i po co została ta uchwała podjęta? O tym w rozmowie z gośćmi, którymi są pan Robert Garstecki, radny Prawa i Sprawiedliwości, pan Rafał Ząbczyk, radny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. I pan Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy. Panowie, no właśnie, co to ma dać? Może zacznijmy od pana zastępcy prezydenta, który referował całą sprawę i pokazywał, jakie są oczekiwania, ale też jakie są niebezpieczeństwa. Generalnie rzecz polega na tym, że placówki handlowe zlokalizowane poza centrum miasta mają zdecydowanie łatwiejszy dostęp dla osób zmotoryzowanych. Nie mówię już nawet o takim gigancie jak Tesco, ale nawet sieć dyskontów, która w różnych punktach miasta powstała, dysponuje własnymi, dobrze utrzymanymi parkingami. I to oczywiście jest pokusa, żeby tam robić zakupy, a nie w historycznym centrum. Rezultat jest taki, że centrum jednak pustoszeje. I o tym właśnie kupcy mówili. Tak. I to jest jakby dyskusyjna rzecz. Gorzej, że nie tak łatwo znaleźć sposób, jak tą tendencję odwrócić. Nie wiadomo, czy w ogóle można zmierzyć się z tym problemem, no bo coś, co jest trendem ogólnoświatowym, być może nie potrafimy przeciwstawić się temu w naszej ukochanej Świdnicy. Ale próbujemy zrobić to, co jest możliwe. I spośród kilku propozycji, które środowiska kupieckie formułowały, a które my także analizowaliśmy w urzędzie, wybraliśmy do korekty obecnego stanu trzy propozycje, które pani już wymieniła. Rozumiejąc, że to nie załatwia problemu definitywnie, liczymy, że jeśli do naszej pracy urzędu włączą się także radni ze swoimi pomysłami, to uda się wypracować jakieś rozwiązania dalej idące, bardziej śmiałe, co nie będzie łatwe, dlatego że po pierwsze w samym środowisku kupców nie ma jednolitości, bo oczywiście na czym innym polega interes na przykład osoby mającej sklep w rynku i restauratora, który obok ma ogródek letni, bo na przykład w kwestii dopuszczenia parkowania, swobodnego wjazdu pojazdów do rynku będą mieli zupełnie rozbieżne interesy. A druga rzecz jest taka, że obecnie ilość samochodów samych mieszkańców Starego Miasta powoduje wypełnienie strefy w niektórych miejscach nawet w 70-80%. Czyli liczenie na to, że znajdzie się tam jeszcze miejsce do parkowania tych, którzy przyjadą, jest liczyć na to bardzo trudno. I musimy próbować doprowadzić do stanu rzeczy, żeby uwolnić te miejsca, co na pewno jest niekomfortowe dla mieszkańców. Czy radni, którzy dzisiaj z takim przekonaniem mówili, że w tym kierunku trzeba pójść, będą równie odważni, jak przyjdzie się konfrontować z opinią mieszkańców, to zobaczymy, bo na razie wszyscy mówią, pomagajmy kupcom. Też jestem za tym. I właśnie wywołał pan tutaj pana radnego Garsteckiego, który proponował wersję jeszcze dalej idącą, czyli żeby godziny, kiedy trzeba wykupić bilet, zmienić od 9 do 16, czyli jakby dołożyć jeszcze tę bezpłatną godzinę. Myśli pan, że rzeczywiście można byłoby pójść tak daleko, czy te argumenty, o których mówi tutaj pan? To nie aż tak daleko. No jednak godzina więcej, czyli te dwie chyba najbardziej atrakcyjne godziny tak naprawdę. To znaczy pan tak, ta godzina, jaki cel był przyjęty tej godziny? Ja rozumiem, że decyzja tutaj, jeżeli chodzi o projekt uchwały, był jakąś formą pierwszego kroku, który prezydent chce zrobić wobec oczekiwań kupców, który głośnym głosem i dość spójnym mówią, że miast zabudowa śródmiejska, rynek i okolice umiera. Umiera z tego względu, że jest problem z dopływem, świnczeni nie odwiedzają rynku. Ale myśli pan, że gdyby właśnie dołożyć jeszcze te dwie bezpłatne godziny plus darmową sobotę, to nie stanie się tak, że faktycznie się zakorkuje od początku centrum? Próbuję zdiagnozować sytuację. To znaczy sytuacja jest taka, że w tym momencie jest 40-50 sklepów do wynajęcia w rynku i okolicznych ulicach. To są miejsca, w których komuś nie wyszedł biznes z tego względu, biznes, który funkcjonował wiele, wiele lat, nie wyszedł z tego względu, że rotacja towarów, obroty dzienne spadły na tyle, że to po prostu nie był interes. Jak rozmawiam się z restauratorami, to restauratorzy zarabiają pieniądze tylko i wyłącznie latem, przez 3 miesiące, gdy są ogródki, tak nie mają gości w ogóle. No te centrum miasta, ja nie wierzę, że to ma być centrum handlowe, gdzie będziemy kupować marchewkę, pomidory i ziemniaki. I nie będzie to zielone, tak, bo w tym kierunku nie chcemy iść. Natomiast ma być to na tyle atrakcyjne miejsce, w którym w pięknym otoczeniu, mamy piękną sterówkę,
będziemy chcieć, lubić i spędzać dużo czasu. Natomiast opłata parkingowa jest tego typu blokadą. Nie wiem, lubię pić kawę w rynku i piję ją często, ale zawsze decydując się na picie kawy w rynku, muszę liczyć się z tym, że zapłacę 6-7 zł za kawę. Natomiast muszę zapłacić około 10 zł za opłaty parkingowe, także ta kawa... Strasznie długo pan pije. No po prostu... To jest 3 godziny. No nie. Duża kawa. To znaczy, no może przesadziłem, no ale 1,5 godziny należy spędzić, czyli około 10 zł należy wydać. Należy wydać. Ja nie wierzę do końca w to, że ta przesłanka, która mówi o tym, że jeżeli wpuścimy trochę wolności do tego rynku, tej normalnego biegu krwi, spowoduje to, że to miasto zakorkujemy zupełnie. Że ja nie wierzę też do końca, być może sami wierzyliśmy w te strachy, że ta rotacja zupełnie stanie w miejscu i te samochody będą stały tam tygodniami. No tygodniami pewnie nie, ale jednak na dłużej się ludzie pokuszą, no bo nie trzeba będzie właśnie płacić. Natomiast na pewno, jeżeli nie zrobimy nic, to wykończymy to miasto, nie będzie ani jednej kawiarni, musimy zdefiniować, co chcemy na przykład mieć w rynku i w okolicach, sypialnie, takie jak osiedle Zawiszów, Zarzecze, osiedle młodych, czy to miejsce, gdzie możemy na przykład spędzić czas bliżej na przykład ludzi, kultury, pięknych miejsc, gdzie to miejsce nam się głównie kojarzy ze Świdnicą i musimy eksperymentować. Ten pomysł, ja jestem zupełnie szczęśliwy, że prezydent wyszedł do kupców, którzy w ilości chyba 120 petycji wysłali ich i wręcz jednogłośnie, że należy coś zrobić, bo tak naprawdę umrzemy i na pewno wycofamy się z biznesu w rynku. Jestem szczęśliwy, że prezydent odpowiedział, natomiast ta godzina nie zmienia niczego. Nie da nam nic tak naprawdę między 17 a 18, no faktycznie ktoś tą godzinę będzie dłużej w mieście. Natomiast to nie są godziny, gdzie można robić zakupy. Nie, robić zakupy wcześniej. Chciałem, żeby w piątek można byłoby zrobić zakupy. Udowodnić dzięki temu na przykład, że kupcy dzięki temu więcej zarobią. Byłby to sondaż. No ale jednak myślę, że tutaj sprawa została ucięta. Zostają nam te godziny, które zostały przyjęte, aczkolwiek jest to pilotaż. Myślę sobie, że to nie do końca aż tak wielka szkoda i nie podzielam tego ubolewania, które pan tutaj powiedział odnośnie godzin funkcjonowania 9-17, bo pomysł ten płynął od samych kupców, tak? I myślę sobie, że to nikt inny jak oni najlepiej wiedzą, jakie godziny bardziej będą sprzyjać ich biznesom, bo na co dzień te biznesy tam prowadzą, od 6, 8, 10 różnie się te sklepy otwierają. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to i chciałbym, żebyśmy wszyscy na to patrzyli w ten sposób, że jest to dopiero jakiś mały krok i początek większej całości pakietu, który ma sprawić, że to życie do rynku bardziej wróci, bo to też chodzi o to, żeby w tym rynku zaczęło się coś dziać i pod kątem artystycznym i więcej pod kątem turystycznym. Wtedy na pewno wszyscy na tym skorzystają i ja liczę tutaj też na to, że kupcy przychodząc na posiedzenie Komisji Rozwoju dzisiaj dostali zaproszenie, zrobimy takie specjalne posiedzenie, gdzie będziemy chcieli wysłuchać ich wszystkich pomysłów, problemów i być może wspólnie z panem prezydentem znaleźć jakieś rozwiązania, ale chciałbym, żeby to kupcy też zaproponowali coś więcej oprócz tego, żeby zmienić godziny funkcjonowania strefy czy odpłatność za czynsze, bo wiemy, że tu też chodzi o to, żeby się działo więcej imprez, więc ja liczę na jakieś pomysły dotyczące imprez, liczę na być może jakieś deklaracje współfinansowania tych imprez, tak żeby byli wszyscy zadowoleni. Co do samego parkowania, to powiem, że pomysł jest dobry, ale jest też o tyle niebezpieczny, że pamiętajmy o tym, iż tam w ulicach przyległych, w samym rynku mieszka duża grupa ludzi, wszyscy mają samochody, więc też może zdarzyć się tak, że to oni te miejsca zajmą bez względu na te godziny, które my będziemy proponować, ale bądźmy dobrej myśli, niech to będzie ten pierwszy krok. Właśnie to się okaże, do końca roku potrwa testowanie tego pomysłu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.